Kontynuujemy temat pola elektrycznego, będziemy dzisiaj mówić o wypadkowym polu elektrycznym od ładunków rozłożonych na płaszczyźnie, ale zacznijmy sobie od krótkiego przypomnienia, mianowicie wprowadziliśmy sobie wektor pola elektrycznego, powiedzieliśmy, jaki jest wzór na pole elektryczne, na, jego, na wartość tego wektora i jego kierunek i zwrot w przypadku punktowego ładunku. Oprócz tego. Wprowadziliśmy sobie bardzo ważną zasadę, mianowicie zasadę superpozycji, która mówi o tym, że z definicji pola elektrycznego, podobnie jak sumują się wektory sił działających na ładunek, tak i sumować się będą wektory pól elektrycznych pochodzących od poszczególnych ładunków źródłowych. Wykorzystaliśmy tę zasadę w przypadku ładunków leżących na prostej. I liczyliśmy pole na samej prostej w różnych miejscach, gdzie nie ma ładunku. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w takim układzie, gdzie ładunki wszystkie leżą na jednej prostej, liczyć pole elektryczne poza prostą. I to również byłby ciekawy przykład, ale w tym filmie zrobimy coś innego. Zajmiemy się ładunkami. Rozłożonymi na płaszczyźnie, oczywiście w przypadku ładunków leżących na płaszczyźnie, albo nawet w ogóle w trójwymiarowej przestrzeni, zasada superpozycji cały czas działa dokładnie tak samo. Mianowicie, jeśli mamy układ nawet wielu ładunków. I interesuje nas pole elektryczne w jakimś konkretnym punkcie, no to po prostu sumujemy wektorowo kłady od poszczególnych ładunków. Możemy sobie te wektory wszystkie zapisywać jakoś w jakimś układzie współrzędnych XY, możemy znać ich wszystkie składowe i sumując te składowe w kierunku X i w kierunku Y obranym w jakiś sposób, który nam się wyda wygodny i odpowiedni, możemy po prostu ten sumaryczny wektor obliczyć. Tak też będziemy robić. Oczywiście ta zasada ma bardzo uniwersalną postać, że wektor pola elektrycznego to jest po prostu suma wektorów pól elektrycznych pochodzących od ładunków składających się na nasz układ, no, ale nie chcemy zbytnio naszego przykładu komplikować, więc weźmy sobie właśnie coś prostego, ładunki w rogach kwadratu. Od razu sobie to wpiszmy w układ współrzędnych XY, Wszystkie są położone, mówmy się, że w odległości 1 metra od początku układów współrzędnych. I interesuje nas wektor pola elektrycznego na środku kwadratu w punkcie 0,0. Ile to będzie? No, oczywiście będzie to suma wektorów pola elektrycznego od poszczególnych ładunków. To już sobie powiedzieliśmy. Ale teraz, ile to będzie wynosić? Przypomnijmy. Wektor pola elektrycznego od ładunku punktowego to jest stała proporcjonalności k, zaraz zapiszę ile ona wynosi, razy wartość ładunku, to podzielony przez odległość między ładunkiem a punktem, w którym liczymy, no i razy taki wersor jednostkowy, czyli taki wektorek o długości 1, który leży wzdłuż prostej łączącej ładunek z punktem, w którym liczymy. A wobec tego poszczególne nasze składniki tej sumy. Po pierwsze od ładunku q1... Pierwszy składnik. Tutaj wszędzie odległość wynosi 1 metr. Od razu możemy pisać tutaj 1 metr do kwadratu razy wersor jednostkowy E1. To jest ten wersor. Dobrze. Od ładunku Q2 mamy takie oto wyrażenie, po prostu stała proporcjonalności razy ładunek podzielone przez kwadrat odległości i razy wersor E2 on jest o taki. Od trzeciego ładunku mamy. Z całą proporcjonalności razy ładunek podzielone znowu razy wersor E3. To jest o taki wersor. One wszystkie mają długość 1. Zaraz je sobie napiszemy na współrzędnych, żeby móc sobie we współrzędnych XY po prostu ten wektor ostatecznie obliczyć. I ostatni przyczynek jest od ładunku Q4. K razy Q4 podzielone przez 1 metr do kwadratu razy. Wersor E4. No dobrze, w tych współrzędnych, jak wyglądają te wersory? Przekopiujmy sobie to wyrażenie, o tutaj, i będziemy tylko te Wersory zapisywać na współrzędnych. Dobrze, więc tak, E1. Jakie ten wersor ma składowy? Umówmy się, że będziemy każdy wersor czy wektor w tym układzie współrzędnych będziemy zapisywać tak, że tutaj będziemy pisywać składową X, a tutaj składową Y. Już gdzieś chyba przy okazji kinematyki w dwóch wymiarach rozmawialiśmy trochę o wektorach na płaszczyźnie, o różnych notacjach. To była jedna z notacji, które sobie tam wprowadziliśmy i będziemy teraz z niej korzystać. Więc zobaczmy tak. Wzdłuż osi Y ten wersor ma zerową. Składową, więc tutaj będzie 0. Natomiast wzdłuż osi x, on ma długość 1, więc tutaj ta składowa musi mieć wartość plus minus 1, ale że on jest zwrócony przeciwnie do, do samej osi współrzędnych, no to tu będzie po prostu minus 1. Wzdłuż tej samej osi weźmy wersor E3, tak, on również wzdłuż osi y ma składową 0, a wzdłuż osi x. Musi mieć składową równą plus minus 1, bo cały ma długość 1 i pokazuje zgodnie z osią x, więc będzie miał po prostu składową równą 1 w tym miejscu. Dobrze, a teraz wersory E2 i E4. E2 wzdłuż osi x nie ma żadnej składowej, a wzdłuż osi y pokazuje przeciwnie do osi, czyli ma składową minus 1, a tutaj 0. No a e4 wzdłuż osi x ma składową 0, a wzdłuż osi y ma składową plus +1. To są te wersory, ale wyrażone we współrzędnych xy, takich jak mamy tutaj. No dobrze, sumujmy sobie te składowe. Wyciągnijmy przed nawias to co się da. Da się wyciągnąć na pewno stałą propor proporcjonalności k. Już sobie ją na samym końcu wstawimy jej wartość liczbową. Przed nawias można wyciągnąć również ten Tutaj 1 metr do kwadratu, a tu w nawiasie będziemy mieli wektory. Co to będzie? Składowa x minus 1 razy q1, czyli minus q1 dodać plus 1 razy q3. No i widzimy, że poza tym tutaj jest 0 i tutaj jest 0, tak? Bo przypomnę ci zasada dodawania wektorów danych przez jakieś współrzędne. I jest właśnie taka, że sumujemy osobno to, co jest w jednej ze składowych, czyli na przykład w tej notacji wszystko, co jest na górze, osobno, i osobno sumujemy wszystko, co jest na dole. W tym przypadku, no dobrze. I teraz składowa Y to jest minus 1 razy Q2, czyli minus Q2 dodać plus 1 razy Q4, czyli plus Q4. Czyli ostatecznie dla dowolnych Ładunków rozmieszczonych w taki sposób w rogach kwadratu. Bo to jest kwadrat, co prawda go umieściłam tak pochyło w tym układzie współrzędnych, ale to po to, żeby było trochę łatwiej liczyć. I mamy dowolne ładunki rozmieszczone w rogach kwadratu. No to pole elektryczne w środku tego kwadratu będzie się wyrażało właśnie w taki sposób. Zaraz sobie napiszmy jeszcze tutaj, k to jest w dobrym przybliżeniu 9 razy 10 do 9 Newtonów razy metry kwadratowe przez kulomby do kwadratu, podzielone tutaj wszystko przez 1 metr do kwadratu czyli 1 do kwadratu razy metry do kwadratu tutaj te metry do kwadratu się skracają 1 do kwadratu to jest po prostu 1 czyli mnożąc razy 1 nic nie zmieniamy więc też możemy to opuścić a tutaj mamy dla składowej x takie wyrażenie które to jest ciekawe zależy tylko od tego i od tego ładunku natomiast Składowe Y mamy o takie wyrażenie. No i jeśli tu wstawimy ładunki w kulombach, no to wynik nam wyjdzie, wtedy te kulomby, które są tutaj, skrócą się z tymi kulombami. Wynik nam oczywiście wyjdzie w newtonach na kulomby, tak jak ma być. No i tutaj oczywiście możemy sobie jakieś dowolne ładunki wstawić. Na przykład, jeśli wszystkie ładunki będą takie same, no to wtedy minus Q1 plus Q3 to jest 0 i minus Q2. Plus Q4 to też jest 0, więc wtedy takie pole elektryczne na środku będzie wynosiło 0, ponieważ wektory pola elektrycznego od każdego z ładunków, te cztery wektory pola elektrycznego będą się wzajemnie znosić. Wektor pola elektrycznego od ładunku Q1 będzie się znosił z wektorem od ładunku Q3, i tak samo wektor pola elektrycznego od ładunku Q2 będzie się znosił z wektorem pola elektrycznego od ładunku Q4. No ale jeśli te ładunki będą jakieś dowolne inne. Manipulując tymi wartościami, można tutaj do, osiągnąć w zasadzie dowolne wartości tej składowej i tej, a więc można otrzymać wektor pole elektrycznego zwrócony w absolutnie dowolnym kierunku, po prostu przez odpowiedni dobór tych ładunków. I to jest taki dosyć krótki przykład, ale myślę, że on dobrze ilustruje tę zasadę superpozycji w przypadku ładunków na płaszczyźnie. Mam nadzieję, że ten przykład. Będzie dla Ciebie pomocnym i słyszymy się w kolejnych filmach.